I dobra, moi drodzy, wracamy do, kurde, chaosu. Chaosu po ostatnim streamie. Tak, przypominam, że wzięliśmy questa, który wydawał się z pozoru łatwy, a więc obrona Indyka. To było zlecenie od Imperium Boga. Ten Indyk to była maskotka jakiegoś tam możnego. I był to podarunek na ślub jego córki. Z jakiegoś powodu temu ślubowi chcieli zapobiec plemienni ludzie. Z plemienia niebieskiego Emukai. To więc oni nas szturmowali, mieliśmy żołnierzy do pomocy, ale niestety tylu było atakujących, że mamy pierwsze straty. Czyli po pierwsze w boju padła Volnes, nasza dama i kucharka, przybita dwukrotnie włócznią, kilkukrotnie. A także kurczak pożogi, którego no niestety nie ochroniła zbroja płytowa. Też musiał walczyć wręcz z kilkoma plemiennymi wojownikami i także niestety poległ. Na tym jednak nie koniec, ponieważ kurczak pożogi był mocno związany z naszą bumalopą, misiem Yogi, którą tresował. I kiedy kurczak pożogi zmarł, miś Yogi wpadła w szał. Zaczęła atakować nasze zwierzęta, zabijając jedną kurę. Dokonaliśmy tutaj ewakuacji naszych zwierząt na północ. Ale potem miś Yogi zaczęła szarżować na naszych ludzi, atakując generała Deckera między innymi, który za niebawem się wykrwawi. Tak więc zapędziła go do szpitala i tu przyszedł z odsieczą Gawron, który zmasakrował dosłownie misia Yogi. Tak, zniszczona szczęka, kopyto, garb. Też się wykrwawi niebawem i nie ma sensu ratować, bo nie będzie mogła jeść bez szczęki. Tylko problem jest taki, że bumalopy w chwili śmierci eksplodują. Czyli mamy tu naprawdę kryzysową sytuację. Scyzoro oczywiście jest warzywem, załamał się kompletnie po śmierci matki. Czyli tak, pierwsze co musimy zrobić, wynieść misia Yogi w cholerę z tego szpitala. A General Decker oczywiście do łóżka. I potrzebujemy nowego medyka. Scyzoro był naszym głównym medykiem. Tak więc użyjemy tutaj Spawn of Chaos, ma poziom 4, czyli jest na tą chwilę najlepsza. Też jest troszkę ranna, ale to są jedynie siniaki szczęśliwie, czyli nie ma tu żadnego krwawienia. Czyli Spawn of Chaos niech szybko tu spieszy, żeby uratować generała Deckera. A Gawron niech wyniesie misia Yogi stąd. Nie będziemy opatrywali ran misia Yogi, ale musimy go wynieść, bo on eksploduje, jeżeli tylko zginie. Czyli powiedzmy gdzieś tutaj. Powinno być chyba ok. Mam nadzieję, że Gawron zaniesie go tutaj. Ale pewności nie mam. Ok, czyli pierwsze działania zaplanowane. Mamy też koniec tej koszmarnej misji w końcu. Jak widzicie, jeden z imperialnych żołnierzy wnosi w tej chwili tego indyka VIP-a do wahadłowca. To więc za chwilę. Ok, dobra. Koniec z tą misją cholerną. Wystrzelmy tego indyka. Niech spada. Dobra, zadanie wykonane. Czyli Gawron przyjął to zadanie i tym samym zyskał tytuł Yeomana. Czyli drugi w kolejności tytuł w hierarchii feudalnej Imperium Boga. Czyli zyska także własny psychiczny wzmacniacz. Który gdzie wyląduje? Gdzieś tutaj. Okej, zła wieść. Okej, to nie jest dobre, general. Okej. Okej, to nie jest dobre. Gawron zanosi misia Yogi tutaj. Tego nie chcemy. Czy jeżeli nakaże tak, to on zmieni? Czy zrobi to... Aj, kurde, nie chcę, że... Jeżeli tu wybuchnie, to spali nasze budynki. Kurde, jak ja mam to zrobić? Nie mogę wydać rozkazu, żeby konkretnie wyniósł misia Yogi w konkretne miejsce. Okej, dobra, spanówka jest już tu, idzie, niech opatrzy za wszelką cenę, bardzo szybko, General Deckera. Aha, źle kliknąłem, dobra. Spanówka jest opatrz. A, znowu źle kliknąłem, kurde.
Okej, opatrz rany. Kurde, nie mogę tego usunąć. Okej, to jest problem. Okej, co ja mogę zrobić? Jedynie zostawić mi się gdzieś tutaj. Dobra, wyrzućmy go. Czy mogę jeszcze, czy teraz go przeniesie gdzie indziej? To jest pytanie. Nie, kurde, no. Okej, to jest bezsensowna, to jest troszkę bez sensu. Zablokować drzwi. A. To może być zdać egzamin, tak. Okej, Gawron niech sobie zainstaluje też ten psychiczny wzmacniacz od razu. A nie ma żadnej mocy? A, będzie miał. O, ma ogłuszenie. A, to jest bardzo dobra zdolność, dużo lepsza niż ta, którą miała Wonless, czyli będzie mógł zatrzymać, oszołomić przeciwnika, że nie będzie się poruszał. Przez 3 sekundy. Spoko. Dobra, zobaczmy, gdzie go teraz wyniesie. Okej, świetnie. Dobra, czyli sytuacja uratowana. Żołnierze nas opuszczają. Imperialni żołnierze. Tutaj mamy też troszkę rannych napastników, ale nie będziemy nic z nimi robić na razie. Być może uratujemy tego żołnierza, jeżeli da radę, ale to by było na tyle. Dobra, nasze zwierzęta mogą powrócić do kurnika. Czyli... kurnik. Nawet pastwisko w sumie. Kot może być w strefie domowej, Kacper, obojętnie gdzie. Dobra. Okej. I kolejna rzecz, moi drodzy. Jeżeli ta seria ma potrwać, to obniżę na chwilę poziom trudności. Dlaczego? Mamy tutaj do ogarnięcia masę rzeczy. Musimy wysprzątać to pobojowisko. Wyleczyć ludzi, jakoś się ogarnąć. No kolejny atak to jest... To byłby wyrok. Tak więc tymczasowo obniżymy na powiedzmy 2-3 dni poziom trudności o 2. Potem to podniesiemy na wyższy poziom. Jeżeli zbuduję konkretną linię obronną na północy i południu, to wtedy wrócimy do tego poziomu trudności. Ale na razie obniżymy, bo alternatywa jest taka, że ta seria się zakończy i chyba by było szkoda. A, te drzwi mogę odblokować. Teraz chyba tak. Okej, okay, Gabron, a ile tu jest jeszcze czasu zostało do eksplozji? To jest pytanie. Pięć godzin, okej. Okay. Dobra, Gabron jest ogólnie opatrzony, czyli może działać dalej. Chce się zrelaksować teraz, ale nie. Musimy pochować naszych zabitych, zanim ulegną rozkładowi. Czyli... tak, niech zbuduje jadeitowy sarkofag dla Wonless. Zablokuj leczenie misiowi Jogi, tak. A z panówkę jest samo leczenie, w sumie możemy włączyć. A gdyby Cezoro wrócił do zdrowia, to byłoby idealnie. I tu wciąż jest też spore ryzyko infekcji. Jak widzicie, tu jest sporo krwi, sporo brudu. Miejsce tutaj miała walka Gawrona właśnie z tym... z tą bumalopą. Okej, zwierzęta wracają. Gawron buduje sarkofag. Czy General Decker ocalony? Tak, nie krwawi, świetnie. I w sumie uratujemy też tego żołnierza. Nie musi... technicznie nie musimy tego robić, ale... to jest jednak też troszkę roleplay. Spanówka jest bardzo bliska załamania w tej chwili, nie dziwię się. Tak, ból, przyjaciółka Wonless zmarła, pełno zwłok. Śmierć sojusznika. Ciemno, wycięliśmy organ komuś. I właśnie, mamy też tego jeńca. I moi drodzy, nie mamy czasu, żeby się nim zajmować. Ale nie będziemy bezlitośni i go wypuścimy, po prostu. Po prostu go wypuścimy. Okej. Okay. Okej, okay, co robi Spamoka w tej chwili? Aha, karmi rannych, spoko. Mamy deszcz i burzę.
I jadeitowy sarkofag zbudowany. W sumie tak, General Decker, uzbrój się w ten miecz ponownie. Posprzątaj szpital. Znaczy teraz, kiedy rany są opatrzone, to już chyba nie ma takiej potrzeby. Aha, odpoczywa. Nie, pochowaj Bones. I za chwilę zbudujemy kolejny sarkofag dla kurczaka pożogi. Okej, Gawron wrócił do zdrowia, świetnie. Spawnów Chaos opatruje swoje rany, spoko. Plus jest taki, moi drodzy, że mamy masę jedzenia. Bo mamy w tej chwili środek jesieni, ale nie musimy się przejmować. Mamy masę jedzenia, głównie kukurydzy, a także całkiem sporo pemikanu. Czyli na razie nie musimy się tym przejmować. Okej, wolna jest pochowana. Doskonałej jakości jadeitowy sarkofag. Okej, pobita przez rozkład. To jest nazwa rzeźby, płaskorzeźby, którą Gawron tu wygrawerował. Zobaczmy. Okej, płaskorzeźba przedstawia róg. W pobliżu krawędzi tego obrazu jest pochylający się filozof. Okej, ciekawe dzieło sztuki. Okej, Misiogi umiera. Czyli mieliśmy eksplozję? Dość sporego zasięgu eksplozję. O kurde. A to było niebezpieczne, czyli podpalił nawet te zwłoki, co ciekawe. Tak, gdyby Misiogi eksplodował w szpitalu, to byłaby masakra. Czyli hodowla Bumalop to jest dość ryzykowna sprawa, tak delikatnie mówiąc. Okej, dobra. Czy chcemy gasić te pożary? Nie, w sumie nie. Niech spłoną te zwłoki, od razu to będzie mniej noszenia. Czyli tymczasowo wyłączmy gaszenie pożarów. Okej. Gawron śpi, dobra, niech... tak, kolejny sarkofag dla kurczaka pożogi zbudujemy kolejnego dnia. Z czego ten sarkofag? Może ze stali? Bo nie chcę chyba ze zwykłego kamienia. Tak, kurczak pożogi był wojownikiem walczącym w zbroi płytowej. Zbudujmy stalowy sarkofag. Czemu nie? Czyli to będzie też służyło jako grobowiec. Watrax mówi, żeby włączyć szkolenie zwierząt. Spoko, ale na razie nie. Grupa z Anden przybywa. Czyli z tego miasteczka z Dzikiego Zachodu. I być może pohandlujemy sobie z nimi. Mamy kolejny dzień. I masa roboty przed naszymi ludźmi. Przede wszystkim niech wrócą do zdrowia. To jest w sumie priorytet. Okej, więzień wypuszczony, nie musimy go karmić, spoko. Co robi Gawron w tej chwili? Aha, kończy jeszcze tutaj budowę, dobra. Ale skup się na sarkofagu. I pochowaniu kurczaka pożogi. Okej, możemy też dokonać handlu. General Decker jest najlepszym handlarzem. Wciąż jest ranny, ale wyślijmy go tutaj. Oj, chyba wiem, co moglibyśmy zrobić. Okej, to troszkę nie wiem, czy to robić, ale moglibyśmy troszkę tak zacheatować i... wszędzie tam, gdzie jest ta broń, którą musielibyśmy przenieść, mogę zrobić składowisko i wtedy możemy to sprzedać. Chyba tak zrobię. Chyba tak zrobię, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Bo będziemy mogli się tego szybko pozbyć, w cholerę. Bo inaczej, bo to jest troszkę nierealistyczne, że nasi ludzie wszystko pojedynczo przynoszą, no bo trwa to wtedy strasznie, strasznie długo. Tylko będę musiał też, kurde, potem usunąć te składowiska, bo to skomplikuje sprawę.
Co może być troszkę upierdliwe, ale dobra. Charles Decker, handluj. Ten karabin. A, on jest biokodowany, racja. Okej. A, to się nie pojawiło tutaj jednak. A, czyli to nie działa. A? Jak to możliwe? Nie wiem dlaczego, no ale dobra. Dobra, sprzedajmy troszkę broni. I kupmy troszkę dobrych leków w sumie. To może się przydać. Działa, oni nie są chętni, żeby to kupić. Aha, dobra, teraz muszę, kurde, polikwidować te składowiska. Okej, to będzie upierdliwe. Shrink zones. Czy mogę to masowo tak zrobić? O, dobra, to można masowo zrobić, spoko. Czyli nie będzie aż tak źle. Ja spróbowałem, żeby troszkę zaoszczędzić czasu, żeby troszkę sprawniej to wszystko poszło, ale... Okej, okay, mam nadzieję, że to wszystko. Chyba tak. Dobra. Janman mówi, że jest mod na przenoszenie. Tak, już ktoś mi go polecał. To być może byłaby dobra myśl. Gawron nastawia pułapki. Dobra, czas pochować kurczaka pożogi, naszego bohatera. Dawaj, Gawron. Okej. Okay. Dobrej jakości sarkofag ze stali. Tytuł to... Bez tytułu 5-4. Okej. Okay. Okej, okay, czyli... Płaskorzeźba przedstawia reprezentację kurczaka pożogi, który jest masakrowany przez... plemiennego wojownika z maczugą, który wykonuje to szybkimi, efektywnymi ruchami. Oczy kurczaka pożogi się zamykają. A... Czyli to upamiętnia bohaterską śmierć naszego wojownika. Dobra. Troszkę smutne, ale prawdziwe. Dobra, czyli teraz czekamy na regenerację naszych ludzi i przenoszenie. To będzie priorytet. Czyli te wszystkie ciała spalimy. To będzie chyba najbardziej efektywny sposób. I spalimy to gdzieś tutaj. Nie będziemy tego nosili jakoś strasznie daleko. Zaniesiemy wszystkie te ciała na składowisko tu. Wydaje mi się, że to powinno ich pomieścić. Czyli kopiujemy ustawienia stąd i dajemy to tutaj. Jeżeli tylko wrzucimy tutaj te ciała na stos, obrzucimy to koktajlami Mołotowa i będzie spokój. Okej, okay, ci żołnierze wracają do zdrowia. Okej, okay, czy ona nie może chodzić? A, dobra, to się musi zregenerować tylko, dobra. Czyli tak, Gawron tutaj uzupełnia nasze sidła, dokonuje niewielkich napraw. Nasi goście opuszczają naszą osadę. I tak, bliscy załamania wszyscy. Zobaczmy na wykres nastrojów w sumie. O, okej, to jest dno. Okej, to nie jest dobre, to nie jest dobre. Jak nam się ludzie zaczną załamywać, to wtedy roboty staną jeszcze bardziej, czyli to jest naprawdę spory kryzys w tej chwili. Zaćmienie, okej. Okay. Daj pokój wolny z Cezoro, w sumie racja. Tak, Cezoro w tej chwili jest rycerzem. Ma najwyższy tytuł. Okej, okay, jak tam spamokę jest? Aha, cały czas karmi innych rannych, spoko. Między innymi z Cezoro. A, z Cezoro, weź się w garść! A, zobaczmy też, czy wszyscy mają przenoszenie. Dobra, spanówkę i jest przenoszenie. To na bank.
psuje nam się mięso, spoko. Tym się jakoś strasznie nie musimy przejmować. I właśnie te warzywa, czyli kukurydza i ziemniaki, sorry, ryż, powinny przetrwać dość długo. Czyli nie musimy się chyba przejmować o jedzenie. Przywrócić gaszenie pożarów, tak. Przenieść Dereka do skarb... Nie, nie mamy czasu na to, na... coś takiego. Okej, okay, quest wygasł. Nie ma... Też nie możemy sobie na to pozwolić w tej chwili. Okej, okay, General Decker karmiła... Sorry, z panów Kejos karmiła General Deckera... kukurydzą. Dobra, na razie nie będziemy gotować. I zaczniemy jeść pemmikan. Pozwolimy naszym ludziom na jedzenie tego. Potem będziemy przygotowywali sobie posiłki. W tej chwili nie mamy czasu na to, żeby gotować. Czyli... pemmikan, zezwolenie na pemmikan. Posprzątać w szpitalu będą zakażenia? W sumie może i racja. Dobra, spanok jest, posprzątaj tu trochę. Jeszcze. Okej. Okay. Okej, okay, mamy też ranną kurę. A, zaatakowaną przez Misia Yogi, okej. Okay. Ale wkrótce powinno być okej. Okay. Dobra. Gabron, czy już się zajmuje przenoszeniem? Aha. Uzupełnia drewno w naszych pochodniach. Tak, no, dobrze by było już przejść na... elektryczne lampy. Wtedy oczywiście nie trzeba ich ładować do nich drewna. No dobra. Okej, to jest troszkę upierdliwe. Poszedł po drewno, żeby jedną pochodnię załadować, teraz drugą. Okej, mógłby to chyba efektywnie robić. Okej, dobra. Niech zaniesie masę drewna i potem przynosi to sobie z magazynu, bo to nie jest zbyt efektywny sposób. Okej, okay, wziął tyle, ile mógł. Dobra. A, co jest? Aha, Allow Fresh też, dobra. Zekrutuj Beatrice? Nie. Okej, dobra, zaczynamy tu znosić zwłoki, spoko. Już czas najwyższy na to, żeby się tego pozbyć, bo to demoralizuje naszych ludzi cały czas. General Decker, ok. Wciąż się kuruje. Spawn of Chaos wróciła do formy. Aha, i ma włączone gotowanie. Wyłączmy na razie to. Ogarnijmy ten bałagan i niech zabierze się za przenoszenie. Koniec zaćmienia. Aha, jest noc, okej. Czyli nasi ludzie idą spać. Kiedy Scyzoro się załamał? To jest dobre pytanie. Log. Kiedy to było? Okej, okay, nie mogę tego sprawdzić? Aha, to jest to. 3 dni temu, okej. Okay. Czyli to może trwać kilka dni. To załamanie. Aha, Kacper śpi w tej chwili tutaj. Nie, nie, nie potrzebujemy tego.
Okej, okay, General Decker za chwilę wróci do zdrowia. I o, zaczyna się robić zimno, minus 6 stopni. Pytanie, czy warto zbierać te ziemniaki, bo one zmarzną. Są gotowe do zbioru prawie. Ale nie, nie, mamy masę jedzenia. Mamy mniej ludzi do wyżywienia też, to jest kolejna rzecz. Czyli nie ma chyba takiej potrzeby. Okej, okay, dobra. O, dobra, to mi się podoba. Okej, okay, ogarnijmy to. Tak, świetnie. Bardzo dobrze, okej. Okay. Dobra, świetnie. Wszystko przez indyka, tak? Zdemontowaliśmy posłanie Kacpra, wiem, wiem. Ubrania? Nie, nie można... Nie, nie ubrania. Ubrania z zabitych nie można ich używać, są bezużyteczne. Są... nie można ich nosić, bo obniżają morale. Okej, okay, Beatrice wróciła do zdrowia, czyli nie będziemy musieli się nią zajmować, spoko. Czyli ona opuści naszą osadę wkrótce. I ile tu jeszcze z bok zostało? Okej, okay, te dwie. Z tego co widzę, zaczynamy zanosić broń. Okej, okay, prawie wszystko przyniesione. Dobrze by było jeszcze zebrać niektóre rzeczy chyba. Kurde, mamy tu jeszcze troszkę roślin do zebrania. Kto ma rolnictwo z naszych obecnych kolonistów? Okej, okay, General Decker i Scyzoru. Okej, okay, tu już nie ma miejsca. Czy są jeszcze jakieś zwłoki? Dobra, rozszerzmy to troszkę, żeby tu przynieść wszystko i wtedy to podpalimy i będzie spoko. Okej, okay. Dobra. Okej, okay. Tak, kompletnie zmienimy tutaj rozkład zadań, ale poczekamy, aż Scyzoru wróci do zdrowia. Przejście na oświetlenie elektryczne odciążyłoby naszych ludzi, tak. Okej, okay, General Decker się wykurował, świetnie. Czyli w tej chwili wszyscy poza Scyzoru będą pracować. Ok, sadzi roślinki w doniczkach. Spoko. Niech to zrobi. I to są chyba dwie ostatnie zwłoki. Ok, dobra. Czyli tak, Gabron ma broń, Spawn of Chaos też ma. General Decker też ma, ale dobra, niech General Decker uzbroi się w koktajle Mołotowa. I spalmy to w cholerę. Będziemy mieli spokój. I oczywiście nie chcemy, żeby nasi ludzie to gasili. Tak więc zlikwidujmy tutaj strefę domową. Chodzi o ustawienie, żeby moi ludzie nie nosili ubrań, zbyt trzymało się poniżej 51%. Okej, to jest może nawet dobra myśl. Pytanie, czy ja mogę to skonfigurować łatwo. W sumie mogę. Mhm. Dobra. Niech się pali. Okej, okay, tylko... A, kura! Nie, gdzie? Kurde, ty kuro głupia. Dobra. Dobra, powinno się chyba zająć jedno od drugiego, tak mi się wydaje. Dobra.
I General Decker, uzbrój się ponownie w jakąś lepszą broń. W sumie to być może w tą strzelbę. Tak, bo te karabiny szturmowe są niezłe, ale są przypisane biologicznie żołnierzom. Czyli nie możemy tego używać, ale niech użyje tej automatycznej strzelby, którą miała Vonless. General Decker. Te ubrania ustaw tam, ale nasi ludzie przecież automatycznie... Nie, nasi ludzie automatycznie ubierają... Okej, okay, mylisz się. Postaci automatycznie ubierają lepszej jakości ubrania, jeżeli takie są dostępne. Czyli tam grzebanie w tamtych ustawieniach nie ma... nie ma takiej potrzeby. Ok, ostatnie ciała znikają. Mamy tu tylko popiół. Dobra, ogarnięte. Świetnie. Czyli to możemy zlikwidować w tej chwili. Dobra, ok. Czyli pytanie, czy dokonamy tu jeszcze jakichś zbiorów? Wydaje mi się, że to jest możliwe. Tylko nie wiem, czy nakazać zbiory teraz, czy poczekać jeszcze trochę. Bo wtedy dokonają tego też nasi ludzie, którzy nie są do końca dobrymi rolnikami. Ok, zbierzmy przynajmniej... O, dobra, przynieśmy te leki, które tu są w sumie. I dopiero potem coś lecimy. Ale dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że sytuacja ogarnięta. Możemy podwyższyć poziom trudności o 1. I tak, zacznijmy wdrażać elektryczność w końcu. Tak mi się wydaje, czas najwyższy. Wciąż by się przydało, żeby z Cezoro wrócił do zdrowia, ale... tak, czas na energię. Czas na energię. To więc mamy kilka sposobów na generowanie tej energii. Możemy opalać drewnem. Możemy palić biopaliwem, którego troszkę nazbieraliśmy. To jest wydojone od naszej bumalopy. Bądź też turbiny wiatrowe. Dobra, na razie wykorzystamy chyba to biopaliwo, tak mi się wydaje. Ustawmy tutaj generator właśnie na to. I jakieś baterie. Powiedzmy ze dwie. Tylko tak, żeby był dostęp, gdyby... do gaszenia, gdyby doszło do pożaru. Więc połączmy to przewodami. Dobra. I wpuśćmy te przewody. Właśnie pytanie, gdzie najpierw potrzebujemy energii? Chyba kuchenka elektryczna to byłaby najlepsza inwestycja. To więc poprowadźmy ten przewód tu w ścianach. Do kuchenki. W tej okolicy. Chłodnia? Tak, tak. Przydałaby się. Ale na razie nie. Na razie tego nie musimy robić, bo zima idzie i... Tak, te rośliny, które zebraliśmy, się szybko nie zepsują. Ok, koniec tego dnia. I tak, zamoltujmy tutaj od razu pierwszą lampę. Gdzie to będzie? W meblach. Lampa, tak. Niech oświetla to lampa. Ok. Ok,
Okej, czyli zbieramy także to, będziemy mieli sporo leków. Może nawet przesadziliśmy, być może to nawet troszkę zbyt dużo, ale lepiej za dużo niż za mało. Okej, tu wciąż sporo drewna do przyniesienia. I właśnie, tutaj będziemy, wmontujemy chyba tutaj także generator opalany drewnem. Czyli zrobimy chyba coś takiego. Damy tutaj także drewno. Składowisko na drewno. I dajmy troszkę wyższy priorytet. O nie, Scyzoro. O kurde, Scyzoro się obudził. Wpadł w szał, atakuje spawnowkę. Kurde, no. Okej, okay, obudził się głodny i atakuje w tej chwili spawnowkę. Dobra, wyślijmy Gawrona. Oczywiście bez miecza. O, i być może użyjemy psychicznej zdolności nawet. Dawaj tu, Gawron. Zmniejsz składowisko? Tak, faktycznie chyba troszkę zbyt duże. Okej, spawnowka jest. Ucieka tutaj, okej. Użyjmy psychicznej zdolności. Okej, o, świetnie, działa. Scyzoro oszołomiony. I teraz, czy możemy go aresztować? Nie, możemy zaatakować jedynie. Dobra, w takim razie niech Gawron nie używa oczywiście miecza. Nie chcemy pociąć. Nie chcemy, żeby swojego syna pociął. Niech go zaatakuje wręcz. O nie, Scyzoro atakuje Kacpra. O, to już mu odbiło kompletnie. Dobra. Sytuacja opanowana. Zobaczmy, jak tam rany. Z Gawronem jest ok. Kacper. Ok, tylko niewielki siniak. Scyzoro. Krwawi, podrapany. Kurde, podrapany przez. Tak, przez kurde Kacpra. Dobra, ratuj. Scyzoro. O, kurde. Dobra, Span of Chaos. Jak tam z tobą? Spoko, niewielkie siniaki, do szpitala opatrzyć Scyzoro. Okej, okay, dobra. Patruję jego rany, spoko. Gawron, okej, okay, zjedz. I miecz. Weź ponownie ten miecz. Okej. Okay. Dobra. Wciąż kryzysowa sytuacja. Wciąż nie jest zbyt dobrze. Jak tam nastroje już w tej chwili się prezentują? Zobaczmy. General Decker. Okej, okay, nie jest źle. Span of Chaos. Okej, okay, troszkę gorzej. Gawron też. A Scyzoro załamał się, ale dzięki temu powinien... Powinno z nim być okej. Okay. Tylko poczekamy troszkę, aż się wykuruje. Bo troszkę oberwał. Trudne sprawy, tak. Niestety. To więc jak widzicie, moi drodzy, tak naprawdę to jest paraliż w tej chwili. Niewiele możemy robić. Trzech naszych kolonistów jest w tej chwili rannych. To jest problem. Ale tak, to składowisko nie musi być takie duże. To jest oczywiście racja. Nie chcemy, żeby tu nasi ludzie całe drewno przynieśli. Czyli możemy je skurczyć odrobinę. Nawet coś takiego. To powinno wystarczyć spokojnie. Tylko chcemy się upewnić, żeby to było biopaliwo. Czyli... Niech... No dobra, niech może być Gawron, czemu nie? Okej, okay, dlaczego przyniósł tylko jeden? Kurde. Dobra. Okej, okay, ktoś wrócił do zdrowia?
Cezoro, okej. Czy może chodzić, ale no jeszcze musi troszkę się pokurować. Dobra, ja na razie to anuluję w sumie. Nie, na razie nie wdrażamy technologii, bo... A, już było przeniesione żelazo, dobra. Okej, niech zostanie w takim razie. Ten przewód przynajmniej. W sumie lepiej będzie Właśnie. Lepiej poprowadzić ten przewód z dala od biopaliwa i drewna, bo jeżeli nastąpi zwarcie, to przynajmniej tego nie podpali, czyli lepiej chyba zrobić coś takiego. I dobra, walnijmy ten generator w sumie, czemu nie. Troszkę czasu upłynie, zanim Gawron będzie w stanie to zbudować, ale... No już niech będzie. Okej, na razie na drewno tylko. Zobaczymy, jeżeli będziemy potrzebowali więcej energii, to wtedy być może dostawimy ten na biopaliwo, ale na razie nie ma takiej potrzeby i okej, tą lampę też. Kacper jest ślepy? Nie powinien być. Gdzie on jest? Nie. Na biopaliwo jest bardziej wydajny, ale mamy... Nie generujemy biopaliwa w tej chwili. Okej, spamowka już wraca do zdrowia. General Decker obserwuje niebo. Dobra, dam... Okej, jesteśmy atakowani przez krewnych Leiry z dwóch kierunków. Okej, to może być koniec. Bardzo możliwe, że to jest koniec. Zobaczmy, dwóch napastników tutaj. Okej. I jeden tutaj. Okej, czyli to jest efekt tego obniżonego poziomu trudności. Też jest dostosowany do tego, że mamy tylko czterech ludzi w tej chwili, nie? Okej, czy atakują natychmiast? Tego nie doczytałem. Będą się przygotowywali przez jakiś czas, okej. Dobra, czy wszyscy uzbrojeni? Spawn of Chaos ma rewolwer, świetnie. I chyba użyjemy także Scyzoro do ataku. Tak. Właśnie, czy on ma ubrany ten psychiczny wzmacniacz, to jest pytanie. Ma, okej. Ale tak, niech się uzbroi w swój karabin. To był ten. Mega snajpery? Nie mamy żadnej mega snajpery. Snajperskiego karabinu żadnego nie mamy na razie. Okej, atakują. Czyli tak, ignorujemy tego na południu na razie. Zwierzęta oczywiście do kurnika. Skupimy się na tych dwóch napastnikach i wtedy tamten być może rzuci się do ucieczki, zobaczymy. Dobra, wszyscy tu. Okej, odmarzają. Tak, nasze rośliny, których nie zabraliśmy, umierają, bo mamy przymrozek. Dobra, atakują. A, dobra, to wystarczyło. Prosto w kręgosłup, okej. Czyli został tylko ten na południu, który... Okej, mamy tu jeszcze czas, żeby zareagować. Zeszli na piarda, tak, w sumie. w sumie racja.
Ale jest, kurde, duża różnica. Czy to jest taka duża różnica pomiędzy tymi poziomami trudności? Czy to może dlatego, że był ten quest? Tak było trudno wtedy? A, pewnie dlatego, że był quest. Właśnie, bo wielkość rajdów bierze pod uwagę ilość naszych kolonistów. A wtedy mieliśmy wielu kolonistów, plus jeszcze tych wszystkich żołnierzy. Stąd tamte rajdy były dużo groźniejsze. Dobra, Gawron, szarża. Gawron ma też pole siłowe, zbroję płytową. Co on tu zdziała tym łukiem? O, właśnie. Świetnie. Nie żyje? Nie żyje. Okej. Okay. Easy peasy. Dobra, i pochowamy ich w sumie gdzieś. Tak, wykopmy tu od razu groby gdzieś. Nie ma potrzeby, żeby bawić się w jakieś stosy. Dobra. No i Scezoro nam wrócił do zdrowia w końcu, nasz rycerz. Dobra. Mamy zimę już. W tej chwili naprawdę jest końcówka jesieni. Nakażemy więc zebranie wszystkich roślin, które możemy zebrać. W tej chwili no nie wiemy, ile ich przetrwa. Mamy ten przymrozek. Czyli prawdopodobnie niewiele. Ale spróbujmy uratować, co się da. Czyli w tym celu... Właśnie, zaplanujmy zadania. Scezoro jest naszym głównym lekarzem, oczywiście. Ma poziom 11 i pasję. General Leker ma najlepsze umiejętności społeczne, czyli będzie się zajmował więźniami i handlem. Co do polowań? Scezoro oczywiście. Z panów Kajos chyba nie. Tylko Scezoro. Gawron jest budowniczym, rolnikami Scezoro i General Decker. Ścinanie roślin. Niech pomaga także z panów Chaos. Rzemieślnik to oczywiście General Decker. Z panów Chaos zajmuje się sztuką i będzie z panów Chaos zajmowała się gotowaniem. Ale idealnie, chcielibyśmy nowego kucharza zrekrutować. No ale zobaczymy. Tak, z panów Chaos wyłączmy też przenoszenie. Niech być może troszkę zajmie się sprzątaniem i potem badaniami naukowymi. Na razie nie musimy gotować, mamy sporo pemikanu, ale będziemy musieli już niedługo, tak. Przydałby się teraz, wiecie, co by było najlepsze? Handlarz niewolników z kucharzem na sprzedaż. To było idealne. Nie dałem gotowania dla spawn? Wiem, na razie jeszcze nie. Okej, to składowisko ogarnięte, spoko. Dobra. Okej, Gawron. O, bardzo szybko. Przewody układamy bardzo, bardzo szybko, z tego co widzę. Czyli to nie stracimy na to aż tak dużo czasu. Okej, weźmiemy chyba ogrzewanie. Ogrzewanie i chłodzenie jako następną rzecz. Ale dobra, mamy też questa. Zwanego Gigantyczny Monument. Mamy na odpowiedź 3 dni. Okej, zleceniodawcą jest książę Tarasios Pesbas, Imperium Boga. Który chce, żebyśmy zbudowali metaliczno-drewniano-kamienny monument, który upamiętni zdolności medyczne jego matki. Okej, czyli zyskamy 3 przysługi u Imperium Boga. Na razie nie, nie mamy czasu na to. Mamy złe... Na razie mamy złe doświadczenia, jeżeli chodzi o Imperium Boga. Tak, no, mieszane odczucia, że tak powiem. Bo te zadania są koszmarnie trudne. No ale dobra. Okej, czy Scezoro ma samoleczenie? Ma. Świetnie. A, zasiada na tronie? Spoko. Dużo mamy kamienia, wiem, ale mało czasu i rąk do pracy. O! A, to ci niespodzianka! Czyli storyteller, to znaczy ten, tak, Cassandra się zlitowała. I mamy tutaj ochotnika, który się od razu do nas przyłączył. Okej, czy będzie dobry, czy będzie niedobry? Jakiś szaman. Dobra, dajmy mu nowego nika, zobaczmy, kto tam jest kolejny, kto jest następny. CM The Speed,
Przyjemny speed. Okej. Okay. Zobaczmy, kogo my tu mamy. 31-letni mężczyzna, który w dzieciństwie był strażnikiem ognia. O, gotowanie i rzemiosło. Czyli zajmował się plemiennym ogniskiem. Traktował to bardzo poważnie. A potem stał się szamanem Mafolo. Tak, czyli był duchowym przewodnikiem swego plemienia. Miał specjalne połączenie z duchami Mafolo. Czyli lepsza walka wręcz i społeczne. Fascynują go jakieś używki i chemiczne substancje i bardzo szybko się porusza. Nieźle walczy wręcz? A, dobra, niezły artysta, ale mamy już artystkę, kurde. Zdolności społeczne? A, nie jest idealnie. Do dupy, tak jak to Hezbollah określił, tak. Ale dobra. Bierzemy go, tak czy inaczej. Czyli tak. Okej, przyda nam się ktoś do przenoszenia w sumie i sprzątania, czyli chyba nie narzekam. Tak, właśnie, niech z panów Kajos pracuje nad badaniami naukowymi w wolnych chwilach, tak więc wyłączmy to, sprzątanie też. A CMD Speed niech sprząta w wolnych chwilach. Okej, nie mamy nikogo, kto by się zajmował zwierzętami. Może dajmy to jemu? Nie jest zbyt dobry, ale... No, ogólnie nie jest zbyt dobry w niczym. Zobaczymy. Potencjalnie byłby z niego bardzo, bardzo dobry artysta, ale... Dobra. O, jest uzbrojony w rewolwer, czyli nawet nieźle, ale... On będzie dużo lepszy walcząc wręcz. Czyli zobaczmy tutaj do naszej zbrojowni. Mamy dobrej jakości stalową włócznię, której używał chyba kurczak pożogi. O ile się nie mylę, tak więc weźmy to. I ponieważ będzie walczył wręcz, damy także zlecenie wykucia nowej zbroi płytowej. Tak, kolejna zbroja płytowa. Wyłącz może mieśnic słabo i słaby. Aha, tak. Górnictwo też. Dobra, nie no, potrzebujemy rąk do pracy. W sumie przenoszenie to dość często paraliżuje działanie naszej osady. Czyli to tak czy inaczej pomoże. Okej, moi drodzy, mamy generator, mamy baterie, mamy lampę, mamy przewody. Gawron, zatankuj generator. Prąd, energia. Okej, to jest spory postęp, moi drodzy. Dobra. Pytanie teraz, jak chcemy ten prąd wykorzystać? Chyba pierwsza rzecz to będzie elektryczna kuchenka. Tak, bo bardzo dużo czasu naszym kolonistom zajmuje używanie drewna. Używanie do pochodni, używanie do ogniska, dokładanie do tej kuchenki opalanej ogniem, co jest troszkę upierdliwe. Czyli zastąpimy to po prostu... O! Okej. Okej, to będziemy musieli zbudować. Elektryczne krematorium. A, koniec problemu z ciałami. Będziemy mogli je spalać od razu. Okej, trzeba będzie to zbudować. Mamy też elektryczne kuźnie, elektryczne stanowisko krawieckie. Masę nowych rzeczy. Masę nowych rzeczy, tylko przede wszystkim robimy to. O, możemy to zastąpić, świetnie. Czyli możemy to zastąpić, postawimy w tym miejscu elektryczną kuchenkę. Tylko pytanie, czy się skupiują... No zobaczymy. Pytanie, czy się skopiują zlecenia. Zobaczymy. Wybierz technologię. Tak. Kolejny wielki krok to będzie chłodzenie i ogrzewanie. To kompletnie zmieni rozgrywkę, moi drodzy. Nie będziemy musieli w nieefektywny i długotrwały sposób robić pemmikanu, a więc tego suszonego mięsa. Tylko możemy mrozić. Surowe mięso, zebrane warzywa i tak dalej możemy zamrozić. Jest spokój. To tak odciąży naszych ludzi, że się w głowie nie mieści, czyli... Okej, CMD Speed zajmuje się zwierzętami, tak. Bo niektóre nasze zwierzęta dziczeją z czasem i trzeba je na bieżąco tresować, tak więc...
To jest chyba dobre zadanie dla niego. Oczywiście on się nie równa z kurczakiem pożogi pod tym względem, ale może być. Pemikan na wyprawy? Tak, w sumie racja. Okej, okay, General Decker zaczyna wykuwać zbroję. Dobra, wygląda to dobrze, moi drodzy, i zrobimy przerwę. Czyli ogarnęliśmy się, seria trwa dalej. Dobra, no i zobaczymy, co dalej. Pytanie też, czy podnieść poziom trudności z powrotem do tego, który był. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, napiszcie w czacie. Może dopiero, kiedy ukończę linie obronne, to wtedy wrócimy do tego poziomu, nie wiem. Ale dobra, parę minut przerwy, zapraszam za kilka minut i potem jedziemy jeszcze godzinkę do 21:00.